Cześć wszystkim, Season Redux, witam was w nowej grze na moim kanale. Nie wiem, czy to będzie serial, czy nie, to też wszystko zależy od was. A mianowicie Satisfactory. Error Access, no więc to jeszcze daleka droga, nim będzie tu pełna wersja. Ale no, jest język polski, chociaż w niektórych momentach, jak widzicie, to akurat może nie musi być po polsku przetłumaczone, ale fajnie by się grało z kimś. Można grać na multi oczywiście, ale na single też idzie grać. Wiadomo, pewnie ciekawiej, może komuś się to spodoba i by chciał ze mną w to pograć. Gra tam kosztuje ile tam? Niecałe 80 zł. Więc myślę, że może ktoś się skusi. Dobra, już trochę se grałem, ale weźmiemy oczywiście nową grę. To będzie najlepsze jednak, co musi składać się z ten. Eriks YouTube, dobra. Jest prywatne. A ta sesja już jest już używana. A, cwaniaczki. A, dobra. Czyli coś pamięta serwery, czy w taki sposób, dobra. Weźmy ten łąki, bo tu jest duży twardy i płaski obszar, zawierający sporo połaci biomasy, dzięki czemu łatwiej na nich budować, jednak trzeba przebić większą odległość. Mamy łatwy jałowy nadmorski obszar, średniej wielkości teren, wielkości płaski, ciekawe możliwości konstrukcyjne, lecz ograniczone zasoby biomasa. Biomasa jest nam potrzebna, żeby był prąd. Niewielki obszar górski, opitujący w roślinność, otoczony biomami, przez co trudniej tu budować, ale łatwo pozyskać biomasę. No coś za coś. Tu jest więc taki bardziej optymalny, satisfactory. Szczerze, nawet nie ściszyłem nic. Myślę, że nie będzie za głośno, chociaż ustawienia są jak z tego. Jak z Eurotracka. Jeszcze ostatnim razem widziałem właśnie, że przed tym odcinku ten co był, ta muzyka mnie przechwytywała się razem z mikrofonem, więc przez te głośniki, żeby wyeliminować tą możliwość. Bo teoretycznie było wszystko dobrze, tylko że aktywowało się, czy aktywacji mowy mikrofon wtedy łapał. Welcome back. Attention, Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an expert for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. No dobra, widać, że właśnie lądujemy na planecie. Fajnie mają porobione to wszystko. Widzicie, to wszystko się trzęsie. Nawet pasek od... nie wiem, jak to nazwać, skaner czy coś. Się unosi do góry, co się telepie. Pewnie raczej za każdym to samo miejsce się ląduje, tak mówiłem, grałem przez momencik, żeby sprawdzić.
jak to wszystko chodzi. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Taki bardzo samouczek też jest przy okazji. Second objective, please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Paralizator do obrony. Every pioneer should have access to a means of defense. Będę trzeba zbierać krzaki, trzeba zbierać. Third objective, please familiarize yourself. Skanujemy sobie teren. Już wiem, gdzie trzeba iść, ale. Iron is considered essential in preparation for future objectives. Co podbieramy, tak jak mówiłem, roślinność jest potrzebna do zasilania maszyn. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Więc chyba lepiej się patrzy, jak ktoś już wie, co ma robić, niż dopiero się uczy grać. Jeszcze 80 metrów najbliższego złoża. Mik, zbierać. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Wszystko się przyda, to nie jest zbieranie na daremno. To bym myślał, po co zbieram te krzaki. Pamiętaj, że to później odrasta, to nie jest tak, że to zerwę i już się nie pojawi. No proszę, aha, proszę z tej strony. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Aż ty w mordę strzelił. Pan, co to jest? Co uciekasz? Co uciekasz? Cwaniaczku? O, chodź. I myk, leżysz. Ciebie, co tu będzie się działo, jak gra już będzie całkowicie w pełni rozwinięta. No mówię, fajnie by było z kimś właśnie pograć, ale... Z rozmowy z niektórymi to budżet macie bardzo ograniczony.
Mówię, ta gra nie jest nie żaden majątek. Ruda żelaza sobie skujemy. Fourth objective. Build the hut. To complete this objective, the resources Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Trzeba postawić sobie. Postawić tam gdzie miałem. A, postawić tam gdzie miałem. O, czyli tu. Czyli tu. Dobra. Dom. Gdzie, jak to było? Były schody. Nie, tak. Moment, to się problem. Jest problem z podstawieniem tego, bo to wygrywa mnie. Ja się męczyłem z tym. Ale mówię, daleko nie przeszedłem. Daleko długo nie grałem, tylko przez moment. Myślę, że mogę ten save zestawić. O. Idealnie. I lepszy. Ops. Congratulations. Udało ci się blokować funkcję. Dom, warsztat manualny, dom, terminal domowy. Jak to będzie? Pogadam jakieś pół godzinki. The craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Stworzyć materiał. Maksymalnie ile się tego da. Było potrzebne do aktualizacji. Rury. Przepręty. Przegiąłem. Ui, i dobra. Congratulations. You have unlocked dał się odblokować funkcję dom generator biomasy, funkcja dom skrzynia osobista, funkcja skaner miedzi. Scanner feature copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. To jest warsztat. Mam pracownię wyposażenia postawić. Connect buildings to a generator for power. Note: buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Postawię jakoś lepsze miejsce, postawię takim turnowatym, żeby to... Ej, dobra. Tu mamy. Czyli... Przenośny górnik, to jest super sprawa. Dobra, trzeba iść mieć. Skaner. A, to blisko jest. No jest ta świnia do walki. Chodź tu ciela.
O ty kurde, to jakie szybkie. Tego nie wiedziałem o tym. Wow. Ale mnie dziabną. Chyba życie mi dobro. Ojojoj, ale nie, na szczęście to jest cały teren, to nie jest tylko, że to... Dobra, zbieramy ci się. Kolejny krzak odrów. O, musimy, co nam było potrzebne, tej fajnej koparki. Blachę mamy, przewód i kabel, dobra. Oj, to przegiąłem, co? No, przegiąłem. 8 przewodów, proszę. Szybko robi, bo to jest... Dobra. Mamy na razie go potrzebne na żeladzie, wtedy go trzeba postawić sobie. Pana mi się ta animacja jest fajna. Patrzcie, patrzcie. O. Ja bym się rozglądał, co ma zrobić. O, wkopuj się, wkopuj się. Dajcie, szybko to tworzy. Nim ja miał to ręcznie ubijać. Znaczy ubijać, wydobywać, o. A? Gdzie mój... Gdzie moje narzędzie? Samobroń. Co to potrzebuje dalej? Ulepszenie domu, poziom drugi. Blacha. Miedzi będzie potrzebowana. Szczerze przydał się drugi taki koparkę. Dwa kable, jedna blacha. Przegiąłem. Dobra, kop, kop, kop. No dobra, nuta nawet leci w tle. A przejdziemy się tam, czy... Tam jakieś ten szkaractwo chodzi. Nie wiem, czy to jest agresywne, czy nie. Bo nie zbliżałem się do tego. Mhm, 10 blach. Zapada zmrok. Tylko grawitacja jest mniejsza. A chyba wtedy, jak tak na próbę grałem, to mam lepsze miejsce postawiłem sobie.
No jak pięknie to idzie. I dobra. Ja sądzę, że się taki odskoczni od Eurotrucka. No i są jakieś te. Te maszyny później, które będą automatycznie to robić wszystko. Czy się robi czerwony się ten panel robi? Gdzie trzymam myszę? Ale jak? Szparuje. Dobra, ile 50 przewodów poszedł? Kurde, ty się podukujesz. Dobra. Trzy sztaby zrobić. Oni szybko się nadprodukuje. No i dobra, upgrade'ujemy nasz domek. Tak. Tak. Upgrade. O. Tego jeszcze nie miałem. O, chałupa. Congratulations. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 7th objective, hub upgrade, conveyor belt. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. A, to krzaki się wkłada chyba, ja? O! Czas 22 minuty. Zerknijmy, co to mamy. Konstruktor. Przekształca jedną część w drugą. Można automatyzować ten proces, podając część za pomocą taśmociągu połączonego z elementem wejściowym. Wytworzone części mogą być pozyskiwane automatycznie, jeśli taśmociąg zostanie podłączony do elementu wyjściowego. O, huta. Nie chciałem przydać sobie. Tego nie miałem. Mówię, bo tylko grałem przez moment. Przetapia rudę na sztaby, można dokumentować pewien problem, aha, czyli to samo pisze co tam było. Kup energetyczny obsłuży do 4 połączeń z liniami wysokiego napięcia. Połączenie za pomocą linii wysokiego napięcia na słupy energetyczne służą źródła energii i budynki, fabryki, by stworzyć... Tłumaczenie jakieś koszlawe. Używa do łączenia słup energetycznych i źródeł energii budynków. Aha, no dobra. Czyli sobie jeszcze postawmy sobie tą hutę dzisiaj. 8 tych, 5 prętów. Dobra. Dobra, co tu mamy? Hutę. Dobra. No powiedzmy, że to będzie... Jeżeli tak pis dobrze przeczytałem, tu będzie, a mamy żelazo po piesie, czyli to będzie połączenie z tym. W tym wypadku można, o, to nie już pomarańczowe, to jest wejście, a wyjście to tamte, no jeszcze, że paskudy na szapki pokazują. Dobra. Mamy jeden temat. To postawił. I konstruktor. Brakuje. A. O, co to jest za element? Coś nowego. A, żelazna płyta.
przewód. Dobra, i żelazna płyta. Żelazna płyta się robi jak? Śruba. Żelazna płyta. A, to jest płyta potrzebna. I śruba. Śrubę się robi. Aha, z prętów. No to nic, trzeba iść po żelazo. A, już jest pełno. Trzeba zobaczyć, co tam wygląda jeszcze na miedzi. Dobrze, już nie ma czegoś jak potwory jakieś, żeby w nocy jeszcze wyłaziły. Ten mój domek bez tych drzwi i okien to by był słabszy. Słaby, słabym schronieniem. Dobra, to się tworzy. Jak tu mamy z czasem? 26 minut. Jeszcze chwilę, zobaczymy, czy uda mi się zrobić tamto, a resztę dokończymy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten graf wam się spodobał oczywiście i będziecie chcieli dalszych odcinków, bo nie ukrywam, że mi się zaczęło dobrze w to grać. Wtedy mi się na dobrze grało, tylko nie chciałem dalej grać właśnie. O, mi sobie... Po prostu nie chciałem grać, żeby sobie nie popsuć frajdy przed nagraniem dla was odcinka. Ponoć właśnie teraz bym mógł to wsadzić. Tu bym mógł to wsadzić. Dobra, ale patrzymy, prąd jest. Dobra, o coś. Teraz to niby tą biomasę trzeba wpierdzielić. To, czy nie, to roślinę bardziej. O! O, zaczęło się coś tworzyć. Co ja bym tu wsadził? A, prawda, że... A, teraz się tworzy. Ekologia to trochę słaba jest. Greenpeace przyszło, by mi kazało interes zamknąć. W ogóle to też się kopci. Ta ekologia, trochę ta planeta, ta planeta dostanie trochę w ekosystemie. Chociaż ile to przy takim kopcieniu to na całą planetę trochę może to nie zaszkodzi za bardzo. Dobra, tam mi się tworzy. Na mnie nie stać. Żelazna płyta. Ta zmocniona. Dobra, jeszcze stać mi na tamto? Czy jeszcze nie? Aha, trzy są potrzebne. Drzewa może się zrobiły. Ło, jak głupie to robi. To super. Prawa będzie. Jak tam wygląda? A, przewód. Wróci. No i dobra, jeszcze to postawimy sobie. Że to będzie niby to będzie robiło razem ze sobą. Przytrzymać sobie ten, żeby... Ale brakuje tego coś jak ten. No na taśmie ciągu nie mamy. Co możemy robić? Aha,
czy może być wszystko to, co tam, tylko lepiej się automatycznie robiło, ale nie mamy taśmociągu. Jo. A, no tak. Ale to już jeżeli ten, to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się... I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć. We'll be right back.